widzimy ogromną chęć rewanżu po stronie PiS-u. Nawet gość, który był tutaj przed nami w studiu, bardzo dokładnie zapowiadał, co i komu zrobi PiS i jego koalicjanci, kiedy dojdą do władzy, jeśli dojdą do władzy. I wydaje mi się, że potencjalni koalicjanci antypisowej koalicji, czy antypisu, gdyby uzyskał wystarczającą większość, rzeczywiście są taką nadzieją na to, by nie dopuścić do aktów rewanżu, do zemsty, do tego, żeby natychmiast wymieniono wszystkich dziennikarzy, aż do poziomu sprzątaczek w telewizji publicznej, w radiu publicznym, w spółkach Skarbu Państwa i we wszystkich tych instytucjach i firmach, gdzie coś do powiedzenia mają politycy. A może Renato, należy wymienić mnóstwo ludzi w tych instytucjach, których do powiedzenia mają państwo polskie. A jaki miałby, bo ja rozumiem, że klucz wymiany miałby być taki, żeby wszędzie tam pracowali ludzie, którzy myślą tak jak PiS, prawdziwi patrioci, rozumiejący. Jesteś niedaleko od prawdy. No, przecież to bardzo wyraźnie słychać w wypowiedzi PiS-u. Zresztą to nie dotyczy tylko, tak jak tutaj sugerował Jarosław Sellin, najważniejszych dziennikarzy politycznych w publicznym. Ja osobiście codziennie na Twitterze słyszę odliczania, ile to dni zostało mi jeszcze pracy i ten dzień ostatni to jest dzień wyborów parlamentarnych. Następnego dnia mam stracić pracę, mimo że mój tygodnik nie jest wcale ani medium publicznym, jest prywatną gazetą, a mimo to mi odliczają. Słyszę, że już to leżę... Mogą gorzko rozczarować, bo dla Newsweeka to będzie chyba cudowny dzień, kiedy PiS wygra wybory i utworzy rząd za 4 lata tłuste. No tak, ale układa się takie bardzo, bardzo skomplikowane konstrukcje pod tytułem, że natychmiast jak PiS obejmie władzę w spółkach Skarbu Państwa, to odetnie nam reklamy i to będzie nasz koniec. No, znaczy, rządza rewanżyzmu jest. W ostatnim tygodniu rozmawiałam z ludźmi i pytałam ich, czy się boją PiS-u i jego ewentualnego powrotu do władzy. I te lęki są. I to nie są wyimaginowane lęki. Przedsiębiorcy mi mówili, że porządkują swoje interesy, porządkują swoje sprawy w urzędach skarbowych, bo przecież pamiętają, jak to było w 2005 roku, kiedy politycy PiS-u mówili i głośno sugerowali, że żaden przedsiębiorca w Polsce nie doszedł do swoich pieniędzy uczciwie.